Firma Alfa Szkło z Choczni zajmuje się wszelkimi usługami związanymi z cięciem i obróbką szkła na zamówienie. Oferuje kabiny prysznicowe, nadruki na szkle. Zapraszamy! Przez zacnego kolegę pana Józia Nadgacza o krótki, sensowny wykład na temat naszej kochanej jazdy, czyli kawalerii, husarii i czego po drodze, co tam się w naszej historii działo. Wojsko jako takie, a zwłaszcza kawaleria czy jazda, zawsze była związana z wojskiem. Przede wszystkim to było główne narzędzie walki. Poczynając właśnie od Mieszka I, gdzie pierwsze wzmianki o polskiej jeździe, bo wtedy się nazywała jazda, polskiej jeździe pochodzą od arabskiego podróżnika i pisarza Al-Akira. Pierwsi wojowie byli po prostu uzbrajani przede wszystkim włócznie, miecze, topory. To, kto po prostu mógł wykonać w danym grodzie, kto mógł wykonać takie rzeczy, tarcze do obrony, i oni służyli jako wojsko do obrony granic i zarazem formacja policyjna, która pilnowała wewnątrz właśnie plemienia czy wewnątrz jakiegoś obszaru, pełniła funkcje policyjne. Po prostu wymierzała prawo. To był taki moment, gdzie ta technika wojskowa wtedy została skumulowana w jednym miejscu, po stronie krzyżackiej i po stronie polskiej. Czyli polska jazda już była wtedy ciężką jazdą, uzbrojoną, konie były uzbrajane, płatnerze były odpowiednie miecze i ta jazda po prostu ewoluowała. Ona miała na zasadzie właściwie ciężka, zbrojna jazda, miała przełamywać szeregi nieprzyjaciela, ale wystawiano tak samo piechurów, ale piechurzy to byli po prostu, to były wojska, które miały jako, właśnie służyły jako pomocnicze wojska do głównej jazdy, która wtedy funkcjonowała. To były starcia, można powiedzieć, rycerstwa z rycerstwem na zasadzie honoru. Tam, jeżeli doszło do potyczki, starano się nie zabijać. Jeżeli by nie było takiej innej możliwości, nie starano się nie zabijać przeciwnika, tylko ranić, wziąć do niewoli. Niech sobie Państwo wyobrażą wyposażenie konia, wyposażenie rycerza. Oczywiście on jeszcze miał gier, mógł jeszcze całą służbę koło siebie. To był mały folwark, można powiedzieć, mała fabryczka. I ta fabryczka mniej więcej w tym czasie mogła kosztować 2-3 wioski, w zależności od ich wielkości. Czyli facet musiał posiadać albo sprzedać różną wartość 2-3 wiosek, żeby sobie takiego konika, taką zbroję i utrzymanie tych koło stajennych, musiał po prostu posiadać. Byli to ludzie w razie majętni. Jeżeli był majętny, to wyglądało to w ten sposób, że jeżeli został ranny, został wzięty do niewoli po czystej, uczciwej walce, nie był zabijany, jak prawdopodobnie tak czyniono właśnie z piechotą, on był po prostu brany w niewolę i za niego po prostu pieniążki, czyli tak zwany okup, wykup trzeba było dać.
Napoleon wypowiedział wojnę Hiszpanii, bo oczywiście chodziło tam oczywiście też znowu rodzinne zagrywki, bo ustawiał w każdym królestwie ustawiał kogoś z członków swojej rodziny. No akurat tam się Hiszpanie nie bardzo na to chcieli zgodzić, no to mieliśmy konflikt. Zostaliśmy użyci do walki z Hiszpanami. Do tej pory przy boku Francuzów, no raczej pogardliwie się do nas odnoszono, aż doszło do momentu właśnie tej sławnej bitwy, tej sławnej szarży pod Samosierą. Wyglądało to, proszę Państwa, w ten sposób, że Samosiera jest to wąwóz, bardzo wąski wąwóz, ale to naprawdę wąski wąwóz. Tam były ustawione cztery rzędy dział po cztery. Przy czym te środkowe działa były bez kół, żeby się zmieściły. Tak było wąsko. I do tej pory na razie trwają dyskusje historyków, jak długi był ten odcinek tej szarży. W każdym razie wygląda to w ten sposób, że przyjmuje się 2,5 km samego tego wąwozu. Co jakiś czas cztery baterie po cztery działa stały. Czyli nasi musieli szarżować kilka razy, znaczy w tej samej szarży zdobywać cztery razy armaty. Muszę powiedzieć pewne rzeczy takie organizacyjne. Czyli dzisiejsze spotkanie jest organizowane dzięki dotacji uzyskanej z Urzędu Miasta, jak również Starostwa Powiatowego. Dziękuję przedstawicielom Starostwa Powiatowego za przyznaną dotację, jak również przedstawicielom Rady Miejskiej Warszawy. Szanowni Państwo, dzisiaj na pewno nie byłoby tego święta i spotkania, gdyby nie, tak jak było wspomniane wcześniej, rodzina Państwa Brzezgaczy. Pani Małgorzata, Józef, Pani Ania, bardzo dziękujemy za to, że się możemy spotkać, za to, że te tradycje są tu podtrzymywane, za to, że młodzież jest szkolona, że przybywa nam młodych ułanów, ułanek, za to, że tradycja jest podtrzymywana.